Będziemy mieli dziś zaszczyt komentować dla Państwa ten mecz, który już za chwilę się rozpocznie. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi arbiter, który często sięga po kartę. Tak, to jest trochę ostry sędzia, ale zarazem i aptekarz. Mam nadzieję, właśnie rozpoczęli, że przed nami emocjonujące 90 minut. Janusz Gancarczyk. Pawłowski. Na Moinesu. Przydałaby się wrzutka. Cudownie dograł. Tak jest, rzut karny. Pudło, jak to się stało? To niemożliwe, on przecież zawsze trafia. Wiśniewski. Deleu. I będziemy mieli wrzut z autu. Wiśniewski. Nowak. Rzeczywiście dobre podanie. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Spójrzmy, jak wykorzystają ten aut blisko pola karnego. Wiśniewski. Deleu. Doskonale zagrał. Podaje z powrotem. Dobre zagranie, niedokładne dogranie i piłka w posiadaniu obrony. Czy to wykorzysta? A jednak słupek! Andruskawicius. Przekazał piłkę partnerowi. Rozrzucenie do boku. No, wypiąstkował w pole. Dobrze próbował, ale stracił. Ależ piękne podanie. Ależ niesamowity atak obrońcy. No, udało się przejąć. Galkewicius. Na Moinesu. Janusz Gancarczyk. Spokojnie, powoli buduje. Uderza! O la la, jaka bramka! Wiśniewski. Nowak. Traore. Ładnie dograł. No i piłka dalej w grze po tej interwencji. Ryzykowna, ale udana interwencja. Ładne podanie. Świetna wrzutka. Kto pierwszy dopadnie do piłki? Udanie odbija bramkarz, ale wciąż piłka w grze. Kowalczyk. Horwat.
Gancarczyk. Ależ podanie. Ależ piękna bramka. Traore. Nowak. Deleu. Rozpoczną grę od wrzutu z autu. Janusz Gancarczyk. Tracą piłkę. Piłka wychodzi na aut. Mogą stąd stworzyć zagrożenie. Deleu. No brawo, świetne zagranie. Hiszpańska piłka w polu karnym. Sędzia kończy pierwszą połowę 2-0. Właśnie rozpoczęła się druga połowa. Nowak. Deleu. Wiśniewski. Oddaje piłkę koledze. Powoli, z rozbyspem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Krzysztof Bąk. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Ładnie się zapowiadała, ale rywale odebrali piłkę. Abwo. Horvat. Abwo. Seria pięknych podań. Pawłowski. A, no akcja palce lizać. Na Moinesu. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Hanzel. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Podanie. No i zgranie w pole karne. Nie złapał tej piłki. Muszą uważać. Wszyscy już sądziliśmy, że piłka po raz kolejny padnie do siatki. Tym razem jednak obronił. Piłka zagrana do bramkarza, nie podoba się to publiczności. No i piłka wyszła poza pole gry. Piłka przekracza linię końcową, no i rozpoczną od własnej bramki. Czas ucieka nieubłaganie, druga połowa, słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza, może on poderwie zespół do walki. Strata i przy piłce rywale. Pawłowski. Dobre podanie. Akcja zatrzymana. Ach, szkoda, strata. Galkewicius. Janusz Gancarczyk. Galkewicius. Obrońca wykazał się teraz przytomnością umysłu. Andruskiewicz. Surma. Deleu. No i mamy stratę piłki. Janusz Gancarczyk. Na Moinesu. No widać wyraźnie, że ostatnio jest bez formy. Dobrze teraz interweniuje obrona, oddalając niebezpieczeństwo. Celnie, dobrze. No, to mogło skończyć się piskiem sędziego i rzutem karnym. Piłka poza linią boczną, rzut z autu. Nowy gracz w zespole prowadzącym to na pewno spory zastrzyk świeżych sił. Wiśniewski. Pawłowski. Hanzel. Galkewicius. Hanzel.
Pawłowski. No piłkę odebrał i stracił. Horvat. Kowalczyk. Out. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Do końca drugiej połowy niewiele drużyna prowadzi. No i słuszna decyzja trenera wprowadza nowego, wypoczętego gracza. Kowalczyk. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Świetna współpraca. No i mamy centrę w pole karne. Obronił, ale jest szansa na dobitkę. To spotkanie kończy się wynikiem 2-0.